Dzisiaj podczas uwielbienia miałam taki obraz, że stała osoba pomiędzy, tak to ujmę, dwoma krainami. Jedna kraina to była, to było piekło, a druga to było niebo. I ona stała na ziemi pomiędzy nimi. I obok tej osoby, ta osoba miała na sobie zegarek. Nie pamiętam, czy na lewej, czy na prawej ręce, bo nie było tu do końca wyraźnie pokazane. I stała druga osoba po stronie piekła i ciągnęła ją lekko za ten zegarek. I w pewnym momencie ta osoba jest tak lekko przechylona w tą stronę, ale ona postanawia, że wykona krok w stronę nieba. I wtedy te ręce się... Ta druga osoba, która ciągnęła tą pierwszą, została w tym piekle, natomiast ta pierwsza weszła do tego nieba. Na następnym obrazie widzę, jak ta osoba, która zrobiła krok do nieba, ma na sobie koronę i gdzieś siedzi. A ta druga osoba jest w jakimś jeziorze i płonie. I zrozumiałem, że nic nie może nas zatrzymać przed prawdziwym poznaniem i byciem z Jezusem. Że nie może nas nic zatrzymać, nieważne, czy to jest rodzina, pieniądze. Musimy po prostu dążyć do celu. Amen. Tutaj, wiecie, ja też... Ktoś, czy z sali, czy może ktoś, kto nas słucha, najprawdopodobniej ktoś, kto nas słucha, może stoisz na rozdrożu. Może jesteś w takim miejscu. Może masz kontakt z kimś, kto cię ściąga z miejsca, do którego już zacząłeś iść. Zacząłeś być może już szukać Boga, ale widzisz, że ciągnie cię coś. To jest słowo dla ciebie. To jest słowo, żebyś teraz podjął decyzję. Decyzję o tym, że nie ulegniesz. Nie ulegnij. Amen.